Wreszcie, po długiej przerwie, komiksowe, superbohaterskie kino wraca na duży ekran. Nie wiecie o co mi chodzi? Zobaczycie! Szarlatan. To najnowszy film pani Agnieszki Holland, w którym opowiadano nam historię opartą na faktach o czechosłowackim uzdrowicielu, zielarzu, no, tytułowym szarlatanie, Janu Mikolasku, którego gra Iwan Trojan oraz w wersji młodszej syna aktora Józef Trojan. Chyba się czyta Józef, nie? Po czesku, no, w każdym razie w ogóle muszę powiedzieć, że to jest fajna rozkmina z tym, że film jest po czesku, że po słowacku w sumie nawet nie wiem. I, no, fajnie. Znaczy, to takie oczywiste, no, dzieje się w Czechach i tak dalej, ale chodzi mi o to, że, yy, wiecie, no z naszej perspektywy ich język bywa zabawny, podobny i, ja lubię słuchać. A co do aktorów, że ojciec z synem grają tego samego człowieka w różnym wieku, bardzo fajny pomysł, tylko trochę nepotyzm. Nie, no tak zupełnie serio, obaj zrobili świetną robotę i myślę, że fakt, że wyglądają podobnie ze względu na pokrywieństwo, tutaj jest jak najbardziej, jakby uzasadnia wybór akurat, że syn aktora gra jego młodszą wersję, także naprawdę spoko. Co do filmu... Ja wiem, że nazwisko pani Agnieszki Holland jest uznane i w ogóle, i to jest film festiwalowy i poważny, i dramat obyczajowy, trochę taki biograficzny i tak dalej, i ważne tematy, bla, bla, bla. Jestem kompletnie na nie. Co prawda on ma dopiero kilka recenzji w necie, ale podobnie jak przy Obywatelu Rząsie, tym ostatnim filmie z zeszłego roku, no po prostu ja nie rozumiem jakichkolwiek pozytywnych słów naokoło tego filmu. No bo tak, aktorom nic nie mogę zarzucić, co naprawdę dobrzy. Muzyka była niezauważalna, łamana na dobra, w sensie nieźle wykorzystana została w tym okresie historycznym odpowiednia do niego do, odpowiednio do niego dobrana muzyka. Scenografie, czyli Czechy, czy tam w zasadzie Czechosłowacja lat 50. i, no, w zasadzie mamy duży rozrzut w historii, tam 30., -tych, 50., -tych, chyba 60. nawet. W każdym razie środka XX wieku wszystko jest bez zarzutu. I nawet dam filmowi taki punkcik za to, że sprytnie nam pokazuje, Sytuacje, w których jakby polityka jest na pierwszym planie i mamy na przykład więzienie, komisariat, albo nawet gabinet, i one są pozbawione koloru i takie mdłe i smutne w wyglądzie, natomiast gdy jesteśmy gdzieś tam bardziej w naturze, gdzieś na jakimś wiejskim, czeskim krajobrazie, to jest dużo bardziej kolorowo, no bo jesteśmy bliżej natury. No, to są pewne sprytne elementy związane z jego stroną wizualną. Poza tym, to po prostu dla mnie nie działa absolutne nudy przez całe dwie godziny. A jego najbardziej dramatyczne momenty po prostu mnie rozbawiły. Zupełnie jak Obywatel Jones, Pani Agnieszka Holland. Po prostu dla mnie no, strzela tak na oślep, tonalnie i tym jak buduje bohatera historię i to o czym jest film, co ona chce przekazać, że to, to jest dla mnie niewiarygodne. To jest po prostu... Ja, ja naprawdę nie wiem, nie wężę żadnego spisku, że jakieś pozytywne recenzje ludzie wystawiają tak z szacunku, ale, ale naprawdę nie rozumiem. No i pierwsza rzecz jest taka, że ten film jest jakąś wersją biograficznej historii opartej na faktach o prawdziwym człowieku. No i niestety jest to straszliwa bajka. I żeby było jasne, ja nie znam historii Jana Mikolaska, w życiu o nim nie słyszałem. I nie zrobiłem jakiegoś wielkiego researchu, nie przeczytałem o nim pięciu książek po filmie, więc i nie zamierzam, bo mnie to naprawdę nie interesuje za bardzo. Natomiast, Jednego jest na nie było tak, jak jest to pokazane w tym filmie. Bo jest to postać prawdziwa, która, no to jest człowiek, który nie był lekarzem, mówił to wprost, że nie jest lekarzem, a leczył tysiące, a może i nawet film sugeruje, że miliony ludzi, łącznie z wysoko postawionymi osobami z III Rzeszy politykami Czechosłowacji, no, reżimy się zmieniały, a on dalej leczył. I jak bardzo bym nie czuł sympatii do czeskiego Jerzego Ziemby z lat 50. XX wieku, znaczy no, no, wiadomo, z przekroju jakiegoś wielu lat. No to nawet jak mogę powiedzieć, że dobra, no medycyna wtedy nie była zbyt rozwinięta, pewnie dostęp na jakiejś czeskiej wsi do lekarza też nie był, wiecie, taki <grym> teraz mamy z tym problemy, co dopiero wtedy. I tak pewnie był jakiś koleś, co mógł jakieś znać na jakichś ziołach i w czymś tam komuś pomógł, może to było lepsze niż nic, no jakby nie chcę tutaj rozpętywać politycznej, wiecie, rozmowy o niekonwencjonalnej medycynie, natomiast to, w jaki sposób film to pokazuje, to jest po prostu, no to jest komedia. W zasadzie w tym filmie naszemu głównemu bohaterowi jest bliżej do doktora Strange'a z Marvela niż do postaci historycznej. On dosłownie ma magiczne zdolności. Łącznie z takimi, że czasem spojrzy na kogoś i mówi: O, pan umrze w najbliższy wtorek, i tam ktoś umiera. <laughs> po, i to moje ulubione, po prostu bycie, no, ja mu chyba muszę dać pseudonim Kapitan Mocz, bo jego magiczną zdolnością jest wyczytywanie ludzkich chorób i znajdywanie od razu na nie lekarstwa, na zasadzie zioła numer 7, tam jakaś mieszanka, z moczu. Z próbek moczu, które patrzy pod światło, na zasadzie w jakiejś tam szklanej buteleczce. I, oczywiście, coś tam z moczu można wyczytać, dlatego współcześni lekarze zlecają ogólne badanie moczu, a jak trzeba, to jakieś tam inne posiewy i tak dalej. Natomiast, nie, to nie wygląda w ten sposób, że koleś na podstawie próbki moczu jest w stanie wyczytać z niej 50 lat temu czy 70 lat temu więcej niż dzisiejszy lekarz z całego szeregu badań krwi, próbki moczu, diagnostyki obrazowej typu USG, tomografii itd. Nie moi drodzy, to tak nie działa, tymczasem ten film dokładnie to pokazuje, nie że on tam coś czasem gdzieś pomoże, albo gdzieś tam strzela na oślep i to mi wygląda na to jakieś oczywiste przypadki, no ktoś ma krew w moczu, wiadomo, że coś jest nie tak, nie, nie, on dosłownie ma w tym filmie scenę jak jakiś super bohater, gdzie po prostu na podstawie próbek moczu i patrzenia wyczytuje wszystko, wie, że mu blefują, mówią mu, że to jest mocz, nie wiem, dorosłego faceta, on mówi, nie, to jest tam... Ten sam moc, co dwie próbki temu, tej dziewczyny dwudziestoletniej, a, a, a ten ma problem z nerkami, a ten ma problem z tym, a ten ma problem z tym, a ten już nie żyje. To jest w ogóle, i to nie ma w tym filmie, tak naprawdę pomyłek. On w stu procentach po prostu wie, są magiczne zdolności. To jest kino superbohaterskie, przy którym się śmiałem. I oczywiście pani Agnieszka Holand ponownie przygląda się postaci historycznej, która jest gdzieś tam w, tym, w tych politycznych reżimach, w tych totalitaryzmach XX wieku i horrorach zeszłego stulecia uwięziona i jego istotną częścią tego filmu, historii tego człowieka jest system, w jakim żyje i to, co się dzieje naokoło po prostu jego postaci pod kątem, wiecie, właśnie, że jest między młotem a kowadłem politycznie. I to się totalnie gryzie. Ja po prostu nie potrafiłem kupić tego, że mam się skupić na jakimś dramacie historycznym, że tu pomagał hitlerowcom, tutaj komunistom, tu coś, tu ten, I, gdzie to, jakby wiecie, takie odniesienie do rzeczywistości, prawdziwa historia i tak dalej. Ale nasz kapitan Mocz w tym czasie normalnie patrzy na butelki i czyta z nich jak magik. Także to nie są tylko bajki, które są po prostu szkodliwe, bo ludzie zamiast pójść do lekarza, to będą przyjść do magika, który im wyczyta z Moczu wszystko. <słuch> Ale to po prostu mi się gryzie tonalnie z tym, co historia chce powiedzieć. No, z byciem właśnie poważnym, realistycznym filmem, ugruntowionym w historii XX wieku. Szczególnie, że mamy w tym filmie takie sceny, tak jak mówię, no, testują go na zasadzie po prostu, że Niemcy patrzą na siebie i mówią, patrz, ta czary, bo on tam wszystko czyta. To są takie momenty, jak w kinie superbohaterskim, że nie wiem, że Thor musi udowodnić, że swój młot podniesie i ma taki moment, wiecie, że go tak sprawdzają, albo to jest taka inna scena, jak on siedzi później w jakimś tam areszcie, więzieniu, czy coś tam i patrzy, jak inny więzień oddaje mocz do butelki, na zasadzie, no, koledze wyściało siku, tak? I tyle. I nasz bohater, dosłownie rozmawiając z kimś, ma taki moment, widzimy to, że patrzy na to, jak tamten ten sika z takim, po prostu, na no, zasadzie, bo on lubi swoją pracę, lubi uzdrawiać ludzi, lubi czytać z tego moczu, lubi swoje magiczne zdolności. Ten doktor Strange lubi się bawić magią. I, i dosłownie patrzy jak koleś Sika i mamy taki nostalgiczny moment, że. Ale by se chętnie poczytał z jego moczu, no nie mówię po prostu zupełnie jak w jakimś właśnie, nie wiem, że Thor stracił moc władania Mielmirem i patrzy teraz właśnie, jak ktoś inny tam włada jakimś młotem i o Jezu, to były stare czasy, nie? Albo jak Superman, tam chyba w tych starych z Riffsem jeszcze była taka scena, że oddał moc, i była taka scena, że wiecie, patrzył, jak jakieś tam przestępstwo się dzieje, on kiedyś by pomógł, a teraz nie może i patrzy. Tylko że nasz kapitan Moc patrzy na to jak koleśika. No. <laughs> no ale w każdym razie, no pomijając już absolutną komedię związaną z magicznymi zdolnościami i. I po prostu bajką z uzdrowicielstwem. Gdzieś w połowie filmu doszedłem do wniosku, że w zasadzie nie wiem po co ja to oglądam, ponieważ nie ma w tym filmie nic ciekawego. Nie ma sekundy na ekranie, która byłaby na tyle ciekawa, że chciałbym kontynuować ten seans. Bohater jest nudny, nierealistyczny. Jeśli chodzi o aspekt historyczny, no to tak. No ja wiem, co się działo, wiecie, jakby. Jeśli chodzi o reżimy i totalitarne, i, i niemiecki, i rosyjski, jakby, no nie. Nic ten film nie odkrywa dla mnie nowego, poza tym, że pokazuje mi Doktora Strange'a, tylko w nudniejszej wersji, bo nie ma magii i CGI. <grybujesz> nie ma czarnego charakteru, z którym się naparza, rzucając siebie moczem, albo nie, nie robią konkursu, kto lepiej wyczyta. Nie, no sorry, nie mogę tego myśleć na serio po prostu. Natomiast to, co tak naprawdę w połowie filmu stwierdziłem, to że nie wiem, o co pani Holland chodzi, że dlaczego w ogóle ten film powstał i nie chcę wiedzieć, tak bardzo mnie to nudzi. Ale wtedy właśnie zaczęły się dziać, mniej więcej w drugiej części seansu, rzeczy dziwaczne, absurdalne, i zrozumiałem o co tutaj chodzi. I nawet ostrzegę, że no lekkie spoilery w tym sensie, że no o jakichś tam scenach czy wydarzeniach z drugiej części filmu, Zwiastun też się zdradza, żeby nie było wiecie, nie jest jakaś tajemnica wielka, ale ostrzegam. No bo tak, pierwsze pół filmu buduje nam człowieka idealnego. Co jest po prostu nudne, no bo on uzdrawia tych ludzi, robi to praktycznie za darmo. Jak nawet komuś mówi matce z dzieckiem, żeby wzięła go nad morze, bo brakuje mu słońca, witaminy D i ona mówi, że nie ma hajsu, to on jej daje hajs. Dosłownie, no jest ideałem. Słuchajcie, uzdrowicielem, który przyjmuje setki ludzi i w ogóle wzór cnuc i tak dalej, i tak dalej. To jest... Kompletnie nudne, no bo w, jak zazwyczaj w kinie, szczególnie w jakichś dramatach obyczajowych, ale dosłownie wszędzie chcemy widzieć odcie odcienie szarości, a nie czarno-białych bohaterów, których charakter da się opisać jednym zdaniem jak Captain Marvel, czyli tragiczne puste postaci jednowymiarowe. Lubimy naszych bohaterów złożonych, prawdziwych, ciekawych, wielowymiarowych, prawda? Przechodzących przemiany. Na tym polega dobre budowanie postaci, tak się zazwyczaj wybiera filmy jakieś historyczne o niejednoznacznych bohaterach prawdziwych, tylko właśnie takich złożonych, których możemy coś poznać, coś ciekawego. Możemy sobie przy okazji zadać jakieś pytania o ludzką naturę, o to o tamto. Więc w połowie filmu, gdy stwierdzam, że ten bohater jest po prostu nudny, jest jednowymiarowy i właśnie jestem ideałem człowieka, wykorzystującym swoją magię dla dobra ludzkości, pomimo tych reżimów, nagle zaczynają się w filmy. Dziać rzeczy absurdalne. Na przykład mamy flashback, jak on jako ten młody chłopak, uczący się od Ancient One. Znaczy w tym filmie to jest jakaś po prostu stara zielarka, uzdrowicielka wioskowa, no, a to jest jego wersja Ancient One, która go też wszystkiego uczy, właśnie na zasadzie przekazuje zdolności magiczne, <laughs> jak analizować mocz, i tak dalej. Urodziły im się kotki, w sensie okociła się ta jakaś tam kotka, tak? I bierze te kotki w worek malutkie, takie słodkie i tak dalej i mówi idź je utop, żeby się długo nie męczyły, w na głęboką wodę od razu. Straszne, nie? Wiecie, lubię zwierzęta, ale no rozumiem kontekst historyczny, pewnie tak się dzieje na świecie do dzisiaj. Trudno. I myślę sobie, jak ten nasz młody chłopak idzie z tym workiem na plecach i te kotki tam... No, wiecie, no nie? Serce się kraja człowiekowi. Myślę sobie, no pewnie je uratuje, tak? No, wiecie, nie? Jest w końcu dobrym człowiekiem. A on ni stąd, ni on zaczyna nimi napierdzielać o drzewo, czy tam jakieś korzenie na zasadzie, aż, no napierdziela kotkami o podłogę, aż umrą. Pff, w sensie... Ja rozumiem, chęć budowania, tak jak powiedziałem, złożonego bohatera, który ma jasne strony, ciemne strony, jest skomplikowaną postacią i mamy rozważania ludzkiej naturze. Ja wiem o co chodziło. Ja, ja już jak tylko ta scena się wbiła, znaczy przy tej pierwszej to też po prostu śmiałem, bo kompletnie nie byłem zaangażowany w film, więc jakby miałem bekę z tego, jak to jest nieudolnie pokazane, ale ja wiem, co pani Holland miała na myśli. No właśnie tak jak powiedziałem, chciała pokazać złożonego człowieka, który ma ciemną stronę i tak dalej. Było to absolutnie dla mnie pokazane niekompetentnie, komicznie, nieangażująco. Wręcz czułem się, jak, w sensie, to było tak, jakby jakiś nie hiper doświadczony reżyser to robił, tylko jakby to robiło dziecko filmowe, które stwierdziło nagle: Kurde, musimy zrobić coś dramatycznego. Niech zabije kotki o podłogę. No, tak jak wiecie, nie stopniowo, nie pokazywać jakąś, jakąś osobowość prawdziwego człowieka, tylko takie wszystko jest dobrze i nagle jeb tymi kotkami o podłogę. Po prostu absurd. I potem w filmie oczywiście już więcej takich rzeczy jest, z których wychodzi, że on jest egoistą, oportunistą, że szantażuje kogoś, że jest egoistą po prostu. Jednocześnie uzdrawiając setki tysięcy ludzi magicznymi zdolnościami. To wszystko dla mnie nie działa. Ja przy każdej z tych scen się po prostu śmiałem w głos. Taka na siłę wciśnięta tania drama, jak z jakichś trudnych spraw, niby osadzona w, reali w realiach XX wieku i w realistycznej historii, prawda? Na faktach. I tu, i reżim, i komuniści, i naziści, i tak dalej. A po prostu. To dla mnie fatalnie napisana postać, która z jednej strony jest absolutnie naciągnięta i ten aspekt właśnie jego zdrowicieństwa to jest po prostu bajka. Z drugiej strony to jakim był człowiekiem, bo nie mam pojęcia jakim był Jan Mikolasek człowiekiem. Nie wiem o nim nic, wiem tylko to co jest pokazane w tym filmie. To było absurdalne. Natomiast, gdy posłuchałem sobie pani Agnieszki Holland na YouTube, jest taki tam jakiś dwuminutowy film, którym ona zapowiada ten film. I mówi o nim parę zdań. I właśnie mówi to, co można wywnioskować z tego, co przed chwilą opowiadałem, czyli, że chodzi o ludzką naturę i właśnie to, że ten człowiek jest taki nieoczywisty, że taki niby dobry, ale jednak skrywa coś i ten, i tu, i przy okazji chodzi też o zwykłą naturę, dosłownie, że dzięki ziołom się leczymy, tak? Jakby, wow! Te półtorej minuty na YouTube, jak ona zapowiada ten film, są ciekawsze i bardziej intrygujące niż sam film. <grych> Autentycznie. To jest tak, jak posłuchałem te półtorej minuty już po seansie, to stwierdziłem, no obejrzałbym ten film chętnie, o którym ona mówi. O skomplikowanym człowieku i o ludzkiej nad, nie, nie. Ten film jest nudny, fatalnie poprowadzony. Zresztą reżyseria jest w ogóle, no... Ja wiem, że tutaj atakuje świętości dla niektórych. I nie, jakby nie szukam spisku, że ci recenzenci wiecie, aż tak się boją powiedzieć prawdę, no ja jestem nikim, mogę sobie mówić, co chcę. <grym> to jest plus bycia nikim. Natomiast dla mnie styl pani Holland i tutaj, w obywatelu John rok temu, którym też salwy śmiechu towarzyszyły najbardziej dramatycznym scenom, jeśli chodzi o mnie. Gdzie po prostu, dla mnie, dla mnie to zakrawa o autoparodię, a sama reżyseria jest mdła i nudna. Każda scena jest zbudowana na zasadzie, po prostu panie kamerzysto masz pan i śledź pan bohaterów nudy nie ma nic przemyślanego nie ma nic ciekawego nie ma nic ładnego w tych kadrach co najwyżej może powiedzmy że jeśli chodzi o to o kolorystykę filmu i same scenografie no to jest okej. Okay. ale reżyserię, naprawdę Pff, ja jestem, może po prostu ja mam jakiś taki prywatny beef ze stylem pani Holanda może po prostu mi on nie podchodzi może komuś z was się świetnie na to patrzy i nie ma z tym problemu tak Czemu by nie? Dla mnie ten film to po prostu kolejna autoparodia, która ma niebezpieczne elementy bajki o uzdrowicielu w połączeniu z ultradramatycznymi, na siłę wciśniętymi wątkami, które zamiast tworzyć złożonego bohatera, to tworzą jakiś taki ink, janki, po prostu komedię dla mnie, nie? Naprawdę, wtedy, kiedy jest najdramatyczniej w tym filmie, ja się śmiałem z nieudolności i kompetencji. Tego, co ten film chciał przekazać, bo ja rozumiem, co on chciał przekazać. Ja widzę, jakby co stoi za ekranem, co co przyświecało tej scenie, tak? I rzeczywiście, jak teraz w retrospekcji o tym myślę, już posłuchałem pani Holland i tak dalej, widzę potencjał na ciekawą historię, szczególnie biorąc pod uwagę jeszcze taki wątek y, homoseksualny w tym filmie, który był chyba najciekawszy, ale też poprowadzony absurdalnie w paru momentach i po prostu. Ja po prostu kręciłem głową, no dla mnie ten film to kompletne nudy, jeśli ktoś lubi Panią Holland, jeśli ktoś lubi, jeśli dla kogoś to brzmi mimo wszystko ciekawie, no to polecam oczywiście, bo oceny nie są najgorsze gdzieś tam na w necie. Ale no nie wiem, ja ponownie jestem na nie, mówię to szczerze, uczciwie, nie hejtuję, żeby hejtować, mówię po prostu szczerze, nudziłem się strasznie. 4 na 10. Chociaż no trzeba oddać, że ci aktorzy naprawdę praktycznie wszyscy są tutaj bardzo dobrzy, no te scenografie były niezłe, muzyka też jest dobrze wykorzystana, no generalnie jakby wiecie, no film jest robiony przez dobrych ludzi, tak? przez jakichś tam fachowców, ale historia i reżyseria tej historii, czy scenariusz... O Jezus Maria. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można chcieć zrobić ultrarealistyczny film oparty o jakieś historyczne wydarzenia, reżimy, politykę, wiecie, takie rzeczy i zrobić z głównego bohatera po prostu Doktora Strange'a, nie? Przecież to jest po prostu chyba że Pani Holland rzeczywiście wierzy, że tacy ludzie istnieją, którzy magicznie coś robią, to jest, wiecie... Jeśli przecież takiego no to oczywiście pewnie inaczej spojrzycie na ten film, ale no, z całą sympatią do ludzi, którzy coś tam potrafią, wiecie, na zasadzie, nie wiem, jakiś maść z czegoś naturalną zrobić, która jakoś tam zadziała. Są takie rzeczy, są takie maści i to nie jest, jakby to nie są bajki, ale, no ale to, co pokazuje ten film, no, no mówię, no po prostu Holland Cinematic Universe w następnym filmie będzie jakiś inny superbohater, no czekam, czekam na crossover, no. Dzięki bardzo za uwagę, czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.